Cześć, witajcie do tailingowy dziadzia Arctic Ice Sump Waterfix Protect. Produkt do odtykania powłok, do serwisowania. Rozcieńczenie 1 do 100, 1 do 200, bieżąca pielęgnacja 1 do 50, serwis powłoki. Czyli ja polecę 1 do 100, z tego względu to będzie 100 ml na 10 litrów wody. Tu mam już przygotowaną ciepłą wodę. Tak, ciepła, co mnie bardzo cieszy. Podbiję później myjką. Zapach tego produktu jest obłędny. Mięta. Ok. I teraz jak sytuacja ma się na aucie, na którym będę mył? A. Film już widziałeś, co wypowiadałem się na temat Zirconite'a. Big Magic chyba, Magic. Tutaj siedzi Delixirum. Ich ten top coat. Tak, dobrze mówię? Chyba tak. Ten polimerek i na dachu też siedzi ten polimerek. Co fajniejsze, auto dawno nie było myte detailingowo, było myte tylko gdzieś na myjniach, tak naprawdę było zaszczurzone. Poszła piana, oprysk z FX Protect 1 do 10, później umyte tylko i wyłącznie szamponem Neoxala 80 ml na 10 litrów wody i zobacz jak się ma hydro. Będziemy powoli, sukcesywnie, panel po panelu będę chciał Ci to pokazać. A najbardziej interesuje mnie, słuchaj, szyba. Z tego względu, że zobacz, tutaj umiera, siedzi niewidzialna wycieraczka. Tu, gdzie pracowały wycieraczki, ewidentnie umiera. Tam, gdzie wycieraczki nie pracowały, jest idealnie. Auto lata tylko ekspresówkami. No dobra, to co? Zaczniemy mycie chyba, nie? Tutaj sobie strzelę. Ok, rękawica też FX-a i ta mini też FX-a na progi, ciepła woda, super. Ale zapach przyjemny, bardzo przyjemny. Zacznę, słuchaj, od szyby. Ojej, panie, jak miodzio. Dobra, druga strona szyby. Ok. Aha. Druga strona szyby. A pod wycieraczką. Tak, po Neoxalu pojawiły się oka. Tutaj co będzie? Nie mam pojęcia. Jeżeli będzie za mocno gryzło, odpuszczę. Z tego względu, że siedzą tu silanty i może być tak, że może je zżerać. To też jest całkiem możliwe. Zobacz, rewelacja, kurde, idealnie, idealnie, lecimy kol po raz kolejny, idealnie, zobaczymy, odkłoszę sobie, okej. Daje radę, naprawdę daje radę. Poślizg. Jest to na szybie nic specjalnego. Ale nie, jest dobrze, jest dobrze. Tam jak mi się już skończył szamponik, jest dobrze. Zobaczymy tutaj. Lecimy tylko na jedno wiadro z tego względu, że auto już jest czyściutkie. Z rękawicy. Ok. I ponownie strzał. Zobaczę jak to wygląda. No jakby... No zjeżdża. A tam gdzie... O! Tam gdzie kurczę wycieraczki nie krążyły, to jest idealnie. Ostatnie, słuchaj, podejście. Żeby nie było, bo żeby jej nie zebrać całkowicie i tak będę chciał ją uzupełnić, mam taki produkt, film o nim powstanie, taki właśnie moim zdaniem bączek do uzupełniania takich powłok w małym bardzo małej pojemności, ale to wszystko z czasem. Ok, tu o, już coraz lepsze oka się pojawiają. O właśnie, jak jeździmy.
I tu widać od razu. Okej, przechodzę na drugą stronę. Odwracam rękawice. I lecę. Słuchaj, z tej strony jest zdecydowanie lepszy poślizg. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ale szampon pieni się, zobacz, bosko. Wiadomo, na dwa wiadra będzie się pienił troszeczkę mniej. Ale i tak jest bardzo dobrze. Okej. Zobaczymy, jeżeli się nic nie poprawi, zostawię. Słuchaj, brak poprawy. Zostawiamy. Zostawiamy, moim zdaniem zaczyna już ją powoli zbierać. Zostawiamy. Teraz tak, przechodzimy tutaj na Delixirum. Słuchaj, jak skończy się filmik w pewnym momencie, to znaczy, że mi się skończyła pojemność karty i będę musiał pójść wymienić. Widzimy? Widzimy. Hydro jest. Tu standardowo było zawsze najgorsze. Ok, szampon. I lecę. Pyk. Ok. I wzdłuż na ruch. O, na lakierze jest bajka. Fajnie, przyjemnie. Ok. No, szampon może nie jest mistrzem poślizgu, ale jest fajny. Czy jest mistrzem piany? Też nie. Ogólnie ta rękawica, ona też bardzo klei. O, i odwracam. I od razu lepiej. Ok, nie za długo, nie za mocno. Nie dociskam. Tylko i wyłącznie smyranko. O, dobra. Namaszczenie. Ok. I rozprowadzenie produktu. I jedziemy. Wzdłużne ruchy, powolutku. Zobaczymy, czy podgryzie, czy odetka. Być może to jest wszystko, co, jeżeli chodzi o hydrofobowość, co zostało. No, oksal, wiadomo, jak to na oksal. Jak nie ma zabezpieczenia, to pokazuje, że nie ma zabezpieczenia. O, dobra. Super. Okej, no i co? I patrzymy. Jeszcze lampiony. Tutaj w ogóle całkowicie zdechło hydro. Zobaczmy, jak będzie z wypłukiwaniem. Mocny skurczybyk. Czy polepszył? Zobaczmy. No nie, podgryzł. I to znacznie. Więc nie wjeżdżam z nim więcej. No to będzie typowy skurczybyk do powłok. Ewidentnie widać, że gryzie. Chyba, że poprawię jeszcze tu. Ale to no, wiadomo, co będzie. Ale poprawię, żeby było dla pewności, czy żre, czy nie żre. Zobaczmy. Tu środeczek. Tak będę tu uzupełniał. Zobaczmy. Jeszcze raz, bardzo mocny produkt, więc to tylko powłoki i na pewno robi to, co, do czego został stworzony. Ok. I pukanko. Zobaczmy. Apsarampsam pam parampa. Chyba, że skurczybyk się tak słabo wypłukuje. Zobacz, jak zebrał. No, gryzie strasznie. Mocny zawodnik. Zeżarł. Zeżarł Delixirum, kurczę. Resztki Delixirum. Tu. O, zobacz, jest gorzej niż było, czyli on tak jakby
Na początku dawał jakąś hydrofobowość, kurczę, ciekawe. No i tu jak po wypukaniu całkowitym, zobacz, chwilę poczekałem i jest gorzej niż było. Tam, gdzie jest powłoka, jest ok. A już jest trochę lepiej. Słuchaj, no mocny zawodnik. Widać, że gryzie konkretnie. To, co zostało, to zostało. Przejdziemy teraz tu jeszcze na Zirconite. Chcę zobaczyć, co z nim zrobi. Albo może inaczej z tyłu. Albo też nie. Zobaczymy najpierw to. Czy umyję nim całe auto? Chyba raczej nie. Zdecydowanie chyba wezmę Neoxala, bo szkoda mi tego zabezpieczenia. No tutaj zjazd jest na dole. Ogólnie zobacz, widzisz? Widzisz. Jedziemy, zobaczmy co zrobi. O, tu na bocznym poślizg fenomenalny. Fajny. No dobra, wiadomo, że już stężenie za grube. Do sealantów, kończących się sealantów do odtykania. Tu będzie typowo pod powłokę, będzie bosko. Będzie super. Ok. Dobra. Tu było taflowanko największe i zostawiam. No i co zrobił? No ładnie. To jeszcze raz tutaj pojadę, zobaczymy. Ładnie. I zostawiam. O, coraz szybszy zjazd. Ok, jeszcze jedno podejście. Ok, od góry. Tak, robi to, co ma robić i do tego jeszcze przyjemnie pachnie. Ok, dłużej pomiziam. I zobaczmy. O tak, rewelacja, coraz lepiej, świetnie. Słuchaj, nie będę przedłużał. Produkt, kurczę, tam gdzie nie ma hydro, to wiadomo, to nie ma hydro. Tam gdzie jest, pięknie go odetka. Tu, zobacz, zdechło. Tutaj ta strona i to zawsze, nie wiem dlaczego na tej masce tak jest. Ona w ogóle dla mnie to ona była malowana, pomimo że fabryka, auto, lakier fabryczny. Tutaj zawsze było najsłabiej. Czy powłoka, co bym nie położył, zawsze zdychało. Teraz tak, tu jestem miło zaskoczony. Naprawdę taflowało i widzę, że idealnie, zobacz. O, panie, lecimy dalej. No, 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 no. Jeszcze raz. Robi to, co powinien. Zajebiście. I do tego jeszcze pięknie pachnie. Ta-ra-ra. Dobra, i płuczemy. No i teraz widzę, że już mu wystarczy. To jest ostatnie podejście. Ewidentnie odtyka. Ewidentnie, naprawdę. Super, rewelacja. Teraz tak, sprawdzę jeszcze jakość lakieru. No, jest nieźle. No dobrze, muszę go domyć najpierw z osadów wapiennych właśnie. I ten, widzę, że to robi konkretnie. A później dalsze odtykanie, kurczę, dekontaminacja. Kolejne podejście. 30 ml na 10 litrów wody. Trochę długi będzie ten film, ale co zrobić? Tam widziałeś, co się wydarzyło. Naprawdę dobrze. Ostatnie mycie. Tutaj Labo Cosmetica, też kwaśny szampon, bomba. Zrobił naprawdę fenomenalną robotę. Chcę zobaczyć, czy przy klasycznym myciu, czyli takim dawkowaniu, kurczę, jak ja, moim zdaniem jest takie najlepsze dla szamponów, czyli 30 ml na 10 litrów wody,
ten również będzie się tak zachowywał. I teraz tak, woda ciepła, no 2 stopnie, kurczę, słuchaj, 28 listopada, więc uwierz mi, że pogoda mnie nie rozpieszcza. Zobaczymy pianę, możliwe, że przez to, że nie jest lany szampon, od samego początku nie będzie obfitej piany, zobaczymy. Ok, tak to zrobimy. Teraz sprawdzę puch. Gęstuj. Może być dobrze. Tutaj też ciepła woda. O, tak. Rękawica FX-a. I pobór wody. Jedziemy, zobaczmy, co się będzie działo. Super. No jak się ten zapach uladnia, ja pierdzielę. Rewelacja. Naprawdę fajnie. Dobra, lustereczko, powiedz przecie. Okej. Znaczy, nie mówię tutaj, że ta piana jest jakaś fenomenalna, no nie. Okej. Pobór i teraz wjeżdżamy na panel, gdzie umarły woski. Zobaczymy. Tak, nie ma obfitej piany. Nie ma też jakiegoś obłędnego poślizgu. Okej, zmieniam stronę. Pstryk. I lecę dół. Tu czuję, gdzie zostało najwięcej brudu. Okej. Odwracam. Kurczę, wypłukiwanie tej rękawicy z tego. Fajnie. Powiem ci, że spoko. Naprawdę. Zobacz. I ten poślizg wbrew pozorom jest całkiem przyjemny. Nawet przy tej ilości. Nie jest to może mistrzowskie. Ale jest fajnie i podkreślam, tu nie ma powłoki. Skończone woski, można powiedzieć, że to tam odrobina tych wosków. Okej. Odwracam, bo tak mi jest niewygodnie. I lecę dół. Dobra. Płukanko. I słuchaj, jeszcze jedno podejście. Obłędnie się wypłukuje z rękawicy, co mnie to bardzo cieszy. Powiedziałbym, że przy tej ilości piana i poślizg jest na takim zadowalającym poziomie. Leży? Leży. Nie zjeżdża. Zobaczymy zaraz, jak będzie na powłokach. Odwracam rękawicę. I tu już jesteśmy na powłoce. I od razu inna jazda. Zobacz, już się oka pojawiają. No, szampon zajebisty. Okej, płuczemy, wrzucam i słuchaj, najpierw tak, najpierw tę stronę sobie wypłuczę, będę chciał zobaczyć, czy coś uratowało, albo nie, lecę umyć tamtą stronę, niech sobie trochę poleży, a co, niech poleży, no tutaj zobacz, z powłoki już zjechał, to jest właśnie to, no i teraz tutaj na powłokach zobaczymy. Bardzo jestem ciekawy. Jedziemy. Pyk. Zobaczmy. Oja. Ogień i dym. Piana tutaj, wiadomo. Im większe hydro, tym mniej piany. No, ale zobacz, jakie oka od razu. Zajebiście. Naprawdę. Szampon naprawdę rewelacyjny. O kurde. Słuchaj, 100 ml to jest naprawdę gruba przesada, ale tak, do powłok. Ojej. Zobacz. Zobaczymy, czy odmuli tutaj. No super. Bardzo fajnie. Czuję, że takim złotym środkiem to będzie 50 ml. Też podbijemy z takim rozcieńczeniem. No poślizg jest, no nie ma tematu, no. Na powłoce. Oja. Odwracam rękawice. Fakt, że tej piany trochę brakuje, no. Przy 100 ml rzeczywiście było jej zdecydowanie więcej, było przyjemniej. Słuchaj, no co ja ci mogę powiedzieć? No zajebiście jest. Tu chyba mi nie odmuliło, ale nic. Teraz zobaczymy. Idę, wypuczę tę stronę. Postaram się to zrobić jak najszybciej.
No, coś tam się włoski jeszcze bronią. Na dole widzę. Teraz tu jeszcze. Powłoka zjazd. Mocny zawodnik. Naprawdę mocny zawodnik. Zobaczmy z tej strony. No i co? Tak, teraz tak, zobacz, tu mi woda stoi, najgorzej. Tu jest najgorzej. Okej, zobaczmy, podjazd zrobimy. Zrobimy podjazd, zobaczymy, co zrobi 30 ml na 10 litrów wody. Czy będzie lepiej? Słuchaj, jeżdżę delikatnie do tej pory, aż zobaczę, że w tym miejscu szybko pojawiają mi się oka. Wtedy można powiedzieć, że jest jakby idealnie. Dobra. Tu też pojeżdżę, bo tu znikło hydro. Nie używam siły. Delikatnie. Dobra, zobaczmy. No kurde. Pięknie, pięknie. No 100 ml to jest naprawdę szatan. Idealnie. Jeszcze jedno podejście i czuję, że w ogóle będzie brzytwa. Coś czuję, że 1 do 50 to 50 ml na 10 litrów wody będzie ogień. Pozwolę sobie całość umyć jeszcze raz. Super. No stężenie jest kosmiczne. Moc tego szamponu. 100 ml naprawdę to już musimy mieć do... No już widzę, o, teraz widzę, jak pięknie domywa. Rewelacja. Okej, odwracam i lecę tu. Tu też było nie za ciekawie. To najlepsze, że tu Moonlight leży. Słuchaj, położony na coś, nie wiem na co, przykryłem coś po prostu. I skurczybyk się trzyma. Na niedoczyszczony lakier, tylko tłuszczony, bez korekty. Tu wyżej oczywiście było jechane. Dobra, i patrzę dalej. Co się dzieje? Co my tu mamy? Piękny zjazd. Tutaj niewiele się poprawiło. Można powiedzieć, że jakby zebrało. A tu? I co? No i elegancko. No słuchaj, 30 ml, jeżeli chodzi o to rozcieńczenie, szału nie ma, jeżeli chodzi o pianę. Poślizg owszem, jak najbardziej jest, jest wyczuwalny, też nie jest to mistrzostwo, ale tak jak zauważyli, w zależności od zabezpieczenia, na powłoce bomba. Idę teraz zobaczyć tamtą stronę, gdzie nie ma nic kompletnie. Tu zjechało całkowicie, tu zostało, widzisz. No, tutaj jak? Na tej powłoce? Wiesz co, on ma troszeczkę, widzę taką jazdę, że troszeczkę przymula delikatnie na początku. On potrzebuje chwili, żeby odparować. Fakt, że temperatura 2 stopnie, więc nie rozpieszcza. Ale tak czy tak, szampon zajebisty. No dobra, widzimy się chyba przy następnym stężeniu 50 ml na 10 litrów wody. I wtedy się określę co do szamponu. Na chwilę obecną jestem miło zaskoczony.
I na koniec 50 ml na 10 litrów wody. I moim zdaniem tak jest idealnie. Naprawdę. Bezpiecznie, z dobrym domywaniem, odtykaniem, zbieraniem mineralnych osadów. Zapach. I tutaj no niewiele mi produktu zostało. Jak byłem piękny i młody, teraz tylko piękny, pamiętam, były takie landryneczki miętowe. One się skurczybyki, jak miałeś je w jakimś pojemniku albo w folióweczce, jak się zagrzały, to tak się skleiły, że były twarde jak głaz. Osoby mające tyle lat co ja, czyli 18 i mnóstwo miesięcy, powinny pamiętać, co to za cukierki. Zapach dzieciństwa. Co do szamponu? Bardzo fajny, naprawdę. Bardzo fajny szampon, poprawny, robi to, co powinien. Mocny. Przy 100 ml na 10 litrów wody ogień i dym. Przy 50 optymalnie i takie bieżące mycie, no pokusiłbym się 30 ml na 10 litrów wody. Jest poprawnie, ale ta 50 jest perfekcyjnie. Czy myłbym nim na bieżąco? Nie, z tego względu, że nie ma sensu. Nie ma sensu. Są szampony, które są właśnie do takiego bieżącego mycia. Przyjemne, troszeczkę inaczej się nim myje. Taki. Znaczy, tu jest bardzo fajnie. Jedyne, co mnie dziwi, bo z wypłukaniem nie jest aż tak cudownie, jak na kwaśny szamponik. Z reguły kwaśne to się tak wypłukują szybciutko. No tutaj jest troszeczkę gorzej, ale tak czy tak szampon robi naprawdę mega roboty. Czy mi się podoba? Tak. Ten szamponik naprawdę jest bardzo fajny. Zapach, praca, znaczy o, przyjemność i do tego jeszcze robi to, co powinien. Więc jakby luksusowo. No dobra, film długi, jak to u mnie. Pokazałem, co mogłem. Tutaj myślę, że tak jeszcze z jakieś 2-3 podejścia i będzie po szamponie. Niech sobie leży, może kiedyś porównam z czymś właśnie. Trzymam te produkty, a nuż będzie coś podobnego. Wtedy będziemy porównywać. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!